Spore zmiany dokonały się w sekcji piłki nożnej rzeszowskiej Stali. Przede wszystkim drużyna ma kilku nowych zawodników. Zaprezentują się Państwu sami. Ostatni rok spędziłem myślę w Płocku, z czego teraz jestem wypoczynany do końca sezonu na razie do Stali Rzeszło. Co tu dużo mówię. Mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni, również ja z tego, że tu jestem. I obym był, jak to trener mówi, z jakimś tam wzmocnieniem tej drużyny. Z większą część mojej przygody z piłką to nawet z Pan Smagła. Jestem najbardziej wierzony z tego zespołu. Pozycja bramkarz, no, postaram się też pomóc, żeby ta rzeczywistość tak mnie zatrzymać. No, ja jestem po raz drugi w Rzeszowie. Zdaję sobie sprawę, jakie są oczekiwania wobec mojej osoby. Ale jestem na to przygotowany, myślę, że dam sobie radę z tą presją. Zresztą każdy z nas musi się liczyć. Wcześniej miałem tutaj udany okres w Rzeszowie i myślę, że tak będzie i tym razem. Przepracowaliśmy solidny okres przygotowawczy. Myślę, że mamy mocny zespół i na pewno łatwo nie będzie, ale naprawdę z takim zespołem powinniśmy się spokojnie utrzymać w tej drugiej lidze. Chociaż ta strata punktowa jest dosyć duża, ale jest wszystko do odrobienia. Naprawdę, patrząc tak realnie, to wszystko mamy naprawdę mocne zespół. Jestem zawodnikiem Sandecji, zostałem koszczony tutaj do Wspania pół roku. Wcześniej grałem w Rakowie Częstochowa. No i myślę, jak to mówili przedmówcy, że razem utrzymamy stan po drugiej lidze. W odróżnieniu od Wojtka już po raz trzeci razem, pewnie ostatni. No wiadomo, o co gramy, wiadomo jaki mamy cel i myślę, że wspólnymi siłami, tak jak Wojtek powiedział, zespół jest solidny, przepracowaliśmy dosyć dobry temat przygotowawczy, także myślę, że powinniśmy się utrzymać w drugiej lidze. Cieszymy się, że chcieli ci zawodnicy przyjść do nas i pomóc nam w utrzymaniu tego zespołu w tej drugiej lidze. Na pewno w szatni zostali przyjęci bardzo mile i cieszymy się, że dadzą siebie wszystko, pokażą to, co na boisku, jaką swoją wartość. Też chciałem zagwarantować całą drużyną, że będziemy tutaj, na pewno utrzymamy się w tej drugiej lidze i dołożymy wszystkich starań, żeby tak było. Także deklarację jakąś składamy. Dobrej myśli jest też trener drużyny. Zawodnicy są dobrze przygotowani. Widać ich duże zaangażowanie, ale w sporcie wszystko się może zdarzyć. Wiadomo, z czym się wiąże runda wiosenna, jest to presja. No, każdy mecz gramy praktycznie o walkę, o życie, o utrzymanie. No, wszystko teraz jest w głowach i nawet zawodników, jak sobie z tą presją poradzą. No, teoretycznie na papierze mamy zespół bardzo silny, natomiast w praktyce może się okazać różnie. Oprócz tych zawodników są i pozostali, są młodzi, którzy też no, nie wiadomo, jaką presją sobie poradzą. Chociaż z tego, co obserwuję na treningach i jakie jest zaangażowanie, jestem spokojny po dyspozycję zespołu, ale tak jak mówię, nie tylko czynniki typowo sportowe tutaj oddziałują, i też psychika, no i też inne pozasportowe historie. Także celem naszym jest utrzymanie, a jeżeli będzie coś więcej, to nie tylko wyłącznie na plus. Chcę jeszcze też podkreślić rzecz jedną, że no, chcemy zbudować zespół, który w przyszłości będzie odgrywał znaczącą rolę w tej lidze. No, są takie, a nie inne transfery. Mamy tutaj doświadczonych zawodników. No, dlatego też jest jakiś tam pierwszy etap budowania tego zespołu. Cel jest określony jasno i chcemy tego robić. Drużyna zaprezentowała nowe koszulki, w których zagra w tym sezonie.